Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Inside Solution One. Przed Wami Tomasz Piwański, zarządzający funduszem Solution One. Miało być dzisiaj zdalnie, ale udało mi się być w Kompariku, za to za tydzień będę zdalnie z naszej osady poli.pl, bo akurat wyjeżdżam do domku na taką inspekcję, ale tymczasem dzisiejszy program, tak jak widzicie, na miejscu, z czego się bardzo cieszę, bo no, po tym przełomie takim zeszłotygodniowym no, czas zabrać się od nowa do roboty, czas zacząć szukać nowych okazji inwestycyjnych. Tak jak wiecie, no, tydzień temu wszystko pozamykaliśmy, no, wszystko w ogromnych zyskach, no ale no, czas na nowe rozegrania. No i tak się zdarzyło, że w tym tygodniu już pierwsze z nich było. No akurat nie zgrało to się z programem, ale ktoś śledził Twittera, to wie, o czym mówię i zaraz do tego wrócę. Ale co w dzisiejszym programie? Trzej miliarderzy w zarządzie USA. Powiem, co mam na myśli. O złocie, czyli tym rozegraniu z aktualnego tygodnia, o Emerging Markets, Inside Crypto i Brightpool Finance. No w końcu coś powiem, bo się dopytujecie, co mnie bardzo cieszy, dopytujecie się, co się dzieje z projektem. Nie chciałem być za bardzo tutaj, za często emanować tym projektem w programie, no ale skoro się sami pytacie, to z przyjemnością opowiem, co tam się dzieje. Temat numer jeden, czyli trzej miliarderzy przejmują zarząd Stanów Zjednoczonych. Celowo użyłem tego określenia, no bo tak mi się to kojarzy, tak jak trzech członków zarządu, tak jak potrafili swoje firmy poprowadzić, tak mam nadzieję, że będą potrafili wyciągnąć Stany Zjednoczone na jeszcze wyższe poziomy efektywności, bo zaraz Wam pokażę, że ta efektywność i tak jest bardzo wysoka. No ale Elon Musk mówi, że trochę zadłużenie za wysokie, że idzie Stany Zjednoczone idą na ścianę rozbicia się o koszty obsługi zadłużenia. No ale kogo mam na myśli przez tych trzech miliarderów? No oczywiście Donald Trump, Elon Musk i Vivek, aż muszę się niestety posłużyć tu przeglądarką, Vivek Ramaswamy. To jest gość, który dorobił się fortuny na swojej firmie farmaceutycznej. I to jest trzech gości, którzy udowodnili w biznesie, że potrafią zarządzać biznesem. Elon Musk, no chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, Donald Trump też zresztą, chyba nikt tego nie ma wątpliwości i to o Viveku niewiele wiem, poza tym, że był bardzo młody, miał 20 parę lat, jak jego majątek był bliski miliarda dolarów. Więc mamy trzech muszkieterów, którzy chcą poprowadzić Stany Zjednoczone na nowe, wyższe poziomy. No i przynajmniej Donald Trump i Elon Musk to są goście, którzy zdążyli mieć wzloty i upadki. To jest bardzo ważne moim zdaniem w biznesie, że ktoś nie tylko był na wozie, ale też pod wozem, bo to jest bardzo wielu miliarderów, którzy po prostu są przypadkowymi miliarderami czy milionerami, którzy po prostu mieli szczęście, zrobili jakiś biznes, on zażarł. Dla mnie takim przykładem jest Zuckerberg i Facebook, taki trochę przypadkowy, tak pokazują decyzję później Zuckerberga. Nie jestem wielkim fanem tego, jak on poprowadził ten Facebook. Zresztą Facebook w tym momencie to jest, nie wiem, zrobiło się tablicą ogłoszeniowo-skamową. To tak jakby ten Facebook rozbije się o dno niedługo. Gdyby nie zakup tego Instagrama, no to naprawdę ta firma to nie miałaby jakiejś super przyszłości. Zresztą wiele razy próbowałem tego Facebooka shortować, ale tam z różnym skutkiem, raz lepiej, raz gorzej. No on jednak jest ciągnięty przez tą hossę całą.
No ale dobra, to tak na marginesie. Tak wracając do trzech panów, dwóch z nich przynajmniej wiem o tym, że mieli i lepsze, i gorsze momenty. I tutaj poznasz prawdziwego biznesmena, że jeśli jest pod wodą, to potrafi się podźwignąć. Tak? I to już świadczy o tym, że to nie był przypadek. Jeśli coś osiągniesz, stracisz później i albo jesteś zagrożony, potrafisz się podnieść, to świadczy, że sobie umiesz radzić i to, że się dorobiłeś, nie jest dziełem przypadku i tak postrzegam obu tych panów. No i czy będą potrafili zarządzić, tak jak się zarządza firmą, zarządzić całymi Stanami Zjednoczonymi? Ja uważam, że tak. Ja uważam, że Stany Zjednoczone czeka naprawdę świetlana przyszłość. Uważam, że to jest najlepsze, co się mogło zdarzyć Stanom Zjednoczonym. I to w ogóle ciekawostka, tak? Bo pamiętacie moje, mam nadzieję, że jak najwięcej z was osób obejrzało to nagranie dzień przed wyborami, gdzie nie miałem żadnych wątpliwości, że Donald Trump wygra te wybory. Tylko zaklinanie rzeczywistości, zresztą moim zdaniem przekręt Iowa z sondażownią, gdzie dane z wyborów pokazały, że tam w ogóle z ogromną większością wygrał Donald Trump. To, że już w trakcie wyborów Kamala Harris ulotniła się w ogóle ze sztabu wyborczego, nie zrobiła nawet przemówienia. I tak jakby wydaje mi się, że wszyscy wiedzieli. Tak jakby ci blisko sztabu Kamala Harris moim zdaniem wiedzieli, że ona już tego nie wygra. A do tego jeszcze powiem wam, że rozmawiałem z znajomymi gdzieś tam z Nowego Jorku, rdzennymi takimi, którzy mieszkają tam od lat i się utożsamiają, gdzie wydawał mi się stan Nowy Jork takim stanem bardzo demokratycznym, w sensie partii demokratycznej. No i wiecie co? Oni się cieszą, że wygrał Donald Trump. Jakie to było moje zaskoczenie? Myślałem, tak się bałem trochę pytać. Jak się tam czujecie z tym, że Donald Trump? Nie, super, genialnie, tak? I wydaje mi się, że wszyscy to widzą, że ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tej prezydentury i uważam, że Donald Trump po pierwszej prezydenturze też jest gościem, który się potrafi uczyć na błędach. No i plus wziął sobie do pomocy w ramach tego Departamentu Dodge, czyli Departamentu Efektywności rządu Stanów Zjednoczonych, gości, którzy jeśli Elon Musk potrafi zarządzać kilkoma firmami, zwiększać tam efektywność, gdzie potrafił przejąć Twittera, wyrzucić 75% ludzi, a firma dalej się rozwija, zwiększa zasięgi i tak dalej. Potrafi wysyłać rakiety w kosmos, potrafił zrobić satelity, które okrążają Ziemię i dają wszystkim internet. To uważam, że też sobie poradzi z zarządzaniem budżetem Stanów Zjednoczonych. Trochę przesadzam, bo on samodzielnie nie będzie tym robił, ale jestem przekonany, że tam, że gdzie jak gdzie, ale pola do usprawnień w instytucjach rządowych jest tyle, że tam nie trzeba wielkich, uważam, nawet biznesmenów i wielkich ludzi. Tam po prostu przeciętny gość z biznesu wzięty, który sobie w miarę dobrze radzi, poradziłby sobie na tym poziomie nieefektywności gospodarowania na poziomie państwa, a co dopiero tacy goście jak tych trzech. To dotyczy zresztą nie tylko Stanów Zjednoczonych. Myślę, że w Stanach jest jeszcze dużo lepiej wpuścić paru biznesmenów w takich pierwszej wody, jak to się mówi, do polskich finansów i też uważam, że uzdrowilibyśmy to państwo i trochę postrzegam ten Dodge tych trzech gości i jako to będzie moim zdaniem tak dobre jak rządy Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii. To po prostu na lata to, co oni uważam zrobią, na lata będzie przysłuży się Stanom Zjednoczonym. No i stąd też taka euforia rynków, umocnianie dolara, wzrosty na giełdach. To nie tylko ja to widzę i myślę, że po prostu jest szał. Tak? Widzicie zresztą, co się dzieje na giełdach, ale a propos tego, że w Stanach i tak już nie jest tak źle, tak? Zobaczcie, Stany Zjednoczone
GDP per capita w porównaniu do Niemiec, z Wielkiej Brytanii i Francji. No to zobaczcie, co tu się dzieje, tak? Bo Stany Zjednoczone nam odjeżdżają. Nie muszę chyba komentować, dlaczego Europa, wiele razy w tym programie mówię, dlaczego Europa grzęźnie. Na szczęście już coraz więcej osób w Europie to zaczyna widzieć. Nawet są jakieś tam, nawet Donald Tusk ostatnio mówił coś o tym, że ten Zielony Ład za bardzo dociska Europę. No a jeśli Stany Zjednoczone zaczną jeszcze bardziej mieć w tak zwanym poważaniu Zielony Ład, czy jakkolwiek u nich to się nazywa, no to myślę, że ktoś się trzy razy zastanowi. No to ten wykres, który widzicie, mówi sam za siebie, tak? No Stany Zjednoczone nam odjeżdżają, a jeśli tam tych trzech gości poprowadzi tą gospodarkę, to nam odjadą jeszcze bardziej. I w ogóle ciekawostka, Elon Musk spotkał się wczoraj bodajże z ambasadorem Iranu. Ursula von der Leyen zaczyna mówić o tym, żeby wymienić import gazu LNG rosyjskiego na amerykański. Tam już, uwierzcie mi, tam się już dzieje, tam oni już się przygotowują, tam już są rozmowy. To, że Elon Musk już tweetuje, już poszedł się spotkać z ambasadorem Iranu, oni po prostu będą działać pełną parą i ja nawet się nie dziwię, jak naprawdę zakończył tę wojnę na Ukrainie i naprawdę no, jestem, jak słyszycie, pełen optymizmu i byłem przed wyborami zresztą też, aczkolwiek nie wiedziałem, że tak szybko się wezmą wszyscy do roboty, no, bo już znamy skład prawie całego gabinetu, no już dużo się dzieje, tam można sobie dyskutować z niektórymi wyborami na przykład dyrektora Pentagonu. Dosyć dziwna decyzja, ale przepraszam. No ale generalnie wygląda to dobrze i dlatego indeksy tak miło to dyskontują. Oczywiście w pewnym momencie indeksy sobie muszą przypomnieć i zauważyć, że no ten wzrost rentowności dolara, no to nie może być bez konsekwencji, po prostu alternatywa dla utrzymywania środków w obligacjach względem akcji, no też jest kusząca, więc fajne jest to, że wracamy do starych czasów, do starej prawdziwej ekonomii, już wróciliśmy i teraz wracamy jeszcze bardziej, czyli wyższe stopy procentowe, dobre dane, to dobre dane, dane o wysokim PKB, to jest wzrost indeksów, o niskim PKB, spadek indeksów, rynki przestały już po prostu żyć tym, że jeśli są złe dane, to dobre, bo będziemy obniżać stopy i ten cały wzrost jest tylko na psucie pieniądza. Nie, jest normalna, zdrowa gospodarka, jeśli są dobre dane ekonomiczne, to są wzrosty, no i pięknie. No i pamiętajmy też, że już też od jakiegoś czasu mówię o tym, że nie było tej ostatniej takiej fali największej zmienności na rynkach, która kończy tę hossę już wieloletnią i to w zależności od tego, jak ją liczyć, czy od 22 roku, czy jednak od COVID-u, to jest albo bardzo długa, albo krótka, także to jest bardziej dyskusyjne, jak liczyć, tak, tę hossę, ale w każdym razie brakuje mi tej ostatniej takiej fazy zwiększonej zmienności i finalnych wzrostów i czekam na to, szczerze mówiąc. No i gram strategię long VIX i long indeksy i tu jest oczywiście bardzo ważna proporcja, także to jest strategia dla bardzo zaawansowanych, to jest bardzo trudno. Jak wiecie, dużo zarobiłem tej strategii w tym roku, bo publikowałem za każdym razem i teraz też to gram. No jest, ja myślę, że teraz jakieś cofnięcie na S&P 500, ale tak jakby relacja VIX-a do tego, gdzie jest S&P 500, gdzie jest VIX, jakie mogą być potencjalne zasięgi VIX-a, S&P 500 w przypadku wzrostów, spadków. Uważam, że to jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, VIX, jeśli mam rację, że wkraczamy w okres zwiększonej zmienności, czy to będą spadki, czy to będą wzrosty, no to może być dobre zagranie. Dow Jones też, wszędzie ATH, oczywiście Nasdaq, ATH.
w oczekiwaniu na zaprzysiężenie teraz prezydenta Stanów Zjednoczonych, na oczekiwanie na kolejne dobre wiadomości, a nie ma nic lepszego na rynku niż oczekiwanie na dobre wiadomości. To jest zawsze lepsze niż same dobre wiadomości. Dow Jones na ETH, Nasdaq oczywiście na ETH, wszystko w oczekiwaniu na dobre wiadomości, a jak wiecie, nie ma nic na rynku lepszego niż oczekiwanie na dobre wiadomości. To jest zawsze lepsze niż same dobre wiadomości, bo wtedy jest już takie zakończenie pewnego etapu, ale a oczekiwanie jest bardzo dobrze, dużo lepsze niż same dobre wiadomości, ale no tu jest największe zagrożenie, tak? Tu rentowność obligacji 10-letnich blisko 4,5%. No, rynek nie może tego w nieskończoność ignorować. Umacniający się dolar, który też wyceny amerykańskich akcji w euro na przykład, w innych walutach niż dolar, no też przez to są jeszcze wyższe. Także no tu jest podstawowe zagrożenie. Na razie ono się zmaterializowało na złocie i to jest mój kolejny temat. No i stąd, tak jak w komentarzach u mnie pod Twitterem, swoją drogą zapraszam, Tom Piwon albo Solution One Fund. Ktoś pytał mnie, dlaczego nie S&P 500 i tak dalej. Ja mówię, no tam jest trudniej po prostu, bo te wyceny są duże. No, rentowność obligacji rośnie. No, w każdej chwili coś się może niedobrego zdarzyć. Pewnie nie, ale no, ryzyko większej zmienności jest. Natomiast na złocie widziałem dużo większą okazję i na złocie, i to jest to odkrycie mojego zeszłego tygodnia. Ktoś mnie śledzi na Twitterze, to wie, nie zdążyliśmy niestety w newsletterze tego wysłać, trochę to był gdzieś tam trade chyba popołudniowy, wieczorny i po prostu jakoś nie złożyliśmy tego w newsletter. Następnego dnia już tuż po odpaleniu tych krótkich pozycji rynek się załamał. Więc już nie było sensu następnego dnia wysyłać tego newslettera. Na przyszłość jakoś będziemy bardziej tego pilnować, chociaż nie zawsze się da. No, jakby ja newslettera osobiście nie wysyłam, tylko muszę w firmie komuś tam dać znać, ale tak czy siak zachęcam, tak? Bo czasami są przypadki, że jest newsletter, a nie puszczę na Twitterze, są przypadki, że puszczę na Twitterze, więc jeśli ktoś ceni jakkolwiek to, co ja robię i to, o czym mówię, no to zachęcam i do Twittera, i do pisania się do naszej bazy mailingowej insight@solution-one.eu. Na koniec jeszcze będzie plansza z tym e-mailem. No ale dlaczego odpaliłem te shorty na złocie? No odpaliłem je, ponieważ no, z uwagi na właśnie te rentowności. No, doszedłem do wniosku, że w pewnym momencie na którymś rynku po prostu zacznie już puszczą komuś nerwy, a punkty swapowe na złocie no, są już ogromne. Tam jest na 100 uncjach rzędu 30 około dolarów, tak, przez dobę zarabiamy sobie zatrzymanie krótkich pozycji, więc nie dość, że na tej cenie zarobiliśmy na tych shortach, no bo to jeszcze na punktach swapowych. I tak jak pisałem na Twitterze, no w samym dołku zresztą, jak możecie sprawdzić na Twitterze, udało się zamknąć połowę pozycji. Pozostałą 1/4 zamykałem dosłownie tuż przed programem tych shortów. Zostało już jakieś 25% tych shortów. I na co teraz patrzę? To jest w ogóle bardzo ciekawe. I co mnie, bo ta pozycja była spora, jak na nasze pozycje spekulacyjne. I dlaczego to była tak spora pozycja? Bo tutaj macie wykres złota nałożony z palladem. Ten pomarańczowy kolor to jest pallad. I pallad wybiło mocno w górę i mieliśmy nawet longi, ale odwróciłem się, nawet się nie odwróciłem, zamknąłem tę pozycję, ale obserwowałem cały czas pallad, bo dał mi do myślenia, że po prostu no, ktoś na pewniaka gra na tym palladzie, a zgodnie z moją teorią, gdzie rynki mniej płynne
zachowują, idą jako pierwsze bardzo często, bo inwestorzy, duzi inwestorzy, którzy wychodzą z pozycji, muszą najpierw zamykać swoje pozycje na mniej płynnych rynkach albo otwierać nowe pozycje na mniej płynnych rynkach, no to doszedłem do wniosku, że skoro na palladzie ktoś tak na pewniaka idzie i doszło do tak dużego spadku w tak krótkim czasie, to znaczy, że to się musi za chwilę rozlać i to ktoś po prostu wiedział, co się zaraz stanie, dlatego tak dosyć mocno zagraliśmy na tym złocie i to było dokładanie tych pozycji było w momencie, właściwie to ja nawet tak zupełnie szczerze, krótkie pozycje na złocie miałem zanim jeszcze napisałem na Twitterze. Jak napisałem na Twitterze, to my dokładaliśmy wtedy tych pozycji, bo widziałem jak pallad spada. I dlaczego teraz zamknęliśmy te pozycje? Większość w samym dołku, bo tam doszło do zakrycia takiej starej, starej luki. Ja jestem zwolennikiem teorii, że po prostu wszystkie poziomy muszą być odpowiednio mocno przehandlowane i tam była taka luka nieprzehandlowana, więc na tej luce nieprzehandlowanej zamykałem te pozycje, jak się okazało, w samym dołku, a dzisiaj kolejne zamknięcie pozycji, bo pallad odbija właśnie 2% i trochę się boję, że znowu ktoś na pewniaka wchodzi. Zobaczymy, jak się okaże, że ten pallad to jest strzał z kapiszonów, to wrócę do krótkich pozycji na złocie. Na pewno napiszę o tym na Twitterze, więc serdecznie zapraszam. Kolejny temat, bardzo słabe emerging markets. Zobaczcie, co się dzieje. Jak stopy zwrotu z emerging marketsów, no aktualnie no to jest najniższy poziom od 90 roku. Jak słabe są rynki emerging markets w porównaniu do rynku Stanów Zjednoczonych i widzimy, że to się w bardzo fajnych trendach porusza. No i cóż, taka ciekawostka, warto obserwować, bo jakby ta tendencja zaczynała się zmieniać, no to będziemy mieli rajd na emerging marketsach i myślę, że w przyszłym roku może dojść do takiej sytuacji. Co jest potrzebne? Wysokie stopy procentowe, czyli funkcjonowanie gospodarek na wyższych stopach procentowych, no i koniec tego frenzy w Stanach Zjednoczonych związanym z wyborem nowego prezydenta. Ostatni temat, właściwie przedostatni temat na dziś, Inside Crypto. Wszystko się porealizowało, co mówiliśmy i ja teraz już poluję na wyjście z długich pozycji. Znaczy inaczej, my zamknęliśmy te pozycje w trakcie wyborów, ale tak jakby wam przedstawiając, jeśli macie jeszcze długie pozycje, to ja uważam, że po prostu doszło do chwilowego przesilenia. Dlaczego? No chociażby taki news ostatni z Pensylwanii, gdzie stan ogłosił, że część zmienił tak przepisy i dostosował się w taki sposób, że może część rezerw swoich lokować w krypto. No i brak reakcji na rynku, więc to jest pierwsza lampka ostrzegawcza dla mnie. Może druga lampka ostrzegawcza, wzrost rentowności dolara. No i czekamy na jeszcze jedną lampkę ostrzegawczą albo spadki na indeksach amerykańskich i już dzisiaj powoli mamy spadki, więc jakby się rozkręciły, to krypto też może pójść w niełaskę. Ewentualnie odwrotnie, to krypto może być papierkiem lakmusowym dla indeksów, więc trzeba, uważam, że trochę tak jak to złoto i pallad. Jeśli coś ruszy, będziemy widzieli, że coś się dzieje, to ja bym już zamykał te długie pozycje. Nie wiem, czy krótkie bym wchodził, trochę się boję tych krótkich. Z drugiej strony te punkty swapowe, czyli ten funding rates na krypto jest tak wysoki w tym momencie, że to nawet może być sensowne, tak? Bo tam codziennie po prostu rynek kontraktów terminowych na Bitcoina i na Ethereum jest tak dużo powyżej ceny spot, że po prostu to zarabiamy bardzo dużo za przetrzymywanie samych krótkich pozycji, więc to może być i też dobra strategia z sensownymi stop lossami, a gdzie polować na te krótkie pozycje? No tam, gdzie likwidacje pozycji, oczywiście 90 tysięcy dolarów i 92 tysiące dolarów. No i na Ethereum tu już mamy cofnięcie. Ja uważam, że Ethereum w razie czego będzie słabsze. Ethereum jest słabsze fundamentalnie, alty sobie słabiej radzą, więc to Ethereum
jak będzie cofnięcie. Widać, że to Ethereum jest takie ociężałe. Takie, mam takie przeświadczenie, obserwujesz ten rynek tyle czasu, że to Ethereum po prostu jest bardziej ociężałe i jest w słabszym stanie. Tutaj krótkie pozycje 3263, ewentualnie 3340 okolice. No i jeszcze Doge'a dorzuciliśmy Doge'a, no bo skoro tak departament został nazwany, to taka bardzo mocno handlowana kryptowaluta teraz, no ale tutaj widzimy na tu krótkich pozycji absolutnie nie polecam. Likwidacji też nie bardzo są. To jest za mało płynny rynek, żeby to jakoś bardziej się kumulowało. Jako ciekawostka wrzucam, no bo wiadomo, że on teraz jest w centrum uwagi. No i ostatni temat, Brightpool, co się dzieje w Brightpoolu? No co się dzieje? No trochę robimy, trochę zmian, nadchodzi trochę zmian, bo tak, przede wszystkim zrobiliśmy dwa tokeny, a nie jeden. Jeden token jest governance'owy, to jest token BRI, drugi token jest utility, który jest używany do zawierania transakcji i rozliczania transakcji na giełdzie. Zrobiliśmy tak, znaczy to już jest dawno zrobione, tak, bo to nawet w white paperze tak to przedstawialiśmy. Wynika to stąd, że token BRIX, który jest tokenem settlementowym, nie ma żadnej podaży, nikt nie ma żadnych tokenów darmowych, nie ma teamu, który ma te tokeny i tak dalej. W związku z tym, że jest poddany halvingom, no to jest tokenem, który no, zgodnie z modelem, jeśli te modele wszystkie się sprawdzą, a póki co się sprawdzają idealnie, za chwilę to pokażę, to on idzie do 20 około dolarów, w tym momencie jest około 10 centów. Bardziej opłaca się go kopać niż kupować. No i dzięki temu, że nie było żadnej initial supply tego tokena, tylko żeby zostać właścicielem, można sobie złożyć zlecenie na naszej giełdzie, no to dzięki temu jest zdrowa bardzo tokenomia, najdroższa jaka może być tylko tokenomia tego tokena. No a ten token napędza obroty i dzięki obrotom on jest coraz wyżej, bo dochodzi do kolejnych halvingów, jest taki model samospełniający się przepowiedni, a dzięki temu zyska też w końcu token governance'owy BRI, gdzie idzie część zysków z prowizji i tak dalej. Więc musieliśmy trochę to na razie rozdzielić, skupić się na fundamentach, wzmocnić fundamenty projektu, no i na tym się teraz skupiamy. I druga rzecz, którą robimy, to dorabiamy utility, bo póki co jest tylko zdevelopowana ta lewa strona tego, co widzicie na ekranie, czyli składanie zleceń i otrzymywanie za zlecenia tokenów, BRIX właśnie, a za chwilę zbudujemy możliwość użycia tych tokenów BRIX do czego? Do zamrażania cen. Co będziesz mógł zrobić z tokenem BRIX? Będziesz mógł zamrozić cenę Ethera na razie tylko, tak? Czyli widzisz, że cena dzisiaj jest 3300, zamrażasz sobie ją i jeśli cena spadnie do 2,5, możesz sprzedać dalej za 3300 i to będzie można zrobić za pomocą tokena BRIX, czyli to de facto to jest kupowanie opcji. Albo będzie można sobie, nie wiem, kupić, dzisiaj jest powiedzmy Ethereum po 3100 dolarów, kupujesz po 3100 dolarów Ethera, ale płacąc nie dolarami, tylko BRIX-em, kupujesz go na godzinę, albo na dobę, albo na miesiąc, na tydzień i nie możesz stracić. Tak jakby, jeśli pójdzie do góry, możesz sprzedać w każdym momencie i cały zysk jest twój, a nie możesz stracić, bo jeśli spadnie poniżej, to po prostu mówisz, ok, to ja się nie bawię. Jedyne, co tracisz, to tego BRIX-a, tak? Czyli używając BRIX-a można będzie handlować Ethereum i to jest de facto przedstawienie opcji w najbardziej prosty sposób, jaki się da, czyli przedstawiamy wystawianie zleceń, to jest sprzedawanie opcji, a zamrażanie ceny albo kupowanie de facto z ogromnym lewarem, bez możliwości straty, to jest de facto kupowanie opcji i wierzę, że to jest jedyna metoda do tego, żeby zaadoptować rynek opcji na rynku krypto. Wszystkie projekty, które próbują zrobić w standardowy sposób, nigdy nie osiągną wielkiej masy. To musi być zrobione w ten sposób, w prosty sposób, a nie opcje buy, opcji call, put ze strajkiem, sell, short call, short put i tak dalej. Nie, tak tego się nie da zrobić, tak w to wierzę i w tym kierunku idziemy. Jesteśmy teraz na
Jesteśmy teraz na 20 etapie halvingowym. Etapy halvingowe postępują, jest ich 44 docelowo, więc jesteśmy na 20 teraz. To jest bardzo wczesny etap, to jest tutaj, tak? To jest ten etap jeszcze invite only, gdzie można sobie właśnie kopać te bricksy i czym dalszy etap, tym te nagrody. W każdym etapie halvingowym o 20% są redukowane i redukowane i redukowane, więc one są coraz mniejsze. Jeszcze póki co za wystawianie tych zleceń dostajecie bardzo dużo tych bricksów, które w przyszłości użyjecie do zamrażania ceny, do grania bez ryzyka i tak dalej, więc zachęcam do kopania oczywiście bricksów poprzez składanie zleceń z limitem kupna czy sprzedaży, czyli nie wiem, składasz zlecenie kupna Ethereum na 24 godziny, nie wiem, $10 poniżej rynku i za to, że składasz to zlecenie, dostajesz te bricksy. Tak samo jest ze sprzedażą, składasz zlecenie sprzedaży z limitem ceny i jeśli to zlecenie jutro dotrwa to znaczy zawsze dotrwa do jutra, to albo wymienisz swój Ethereum po wyższej cenie niż aktualna, albo dostaniesz to Ethereum z powrotem, wszystko na giełdzie DEX, zdecentralizowane, bez ingerencji naszej, także super bezpieczne. I przy okazji kopiecie sobie bricksy, które tak jak mówię, niedługo powinniśmy dorobić te utility. I niedługo już w ciągu, myślę, miesiąca odpalimy możliwość ustawiania waszych własnych cen i terminów zapadania tych zleceń, bo póki co my je predefiniujemy, tam nie ma za dużego wyboru, trzeba cały czas wchodzić, sprawdzać, jeśli chcemy inną cenę, to musimy czekać, a już niedługo będzie możliwość samemu sobie zdefiniowania swojej ceny kupna czy sprzedaży i algorytm połączy się z modelem Black-Scholesa i AI-em i on sam wyliczy, ile macie dostać za to bricksów. I to jest nasz dashboard, póki co volume od uruchomienia projektu $12 milionów. Dzisiejszy $4000 to mniej istotne. Treasury, czyli to ile projekt zarobił już na wszystkich zleceniach, $25500. To jest to ile na tych wszystkich zleceniach, mimo że wszystko jest bez żadnych prowizji. Jeśli wystawiacie zlecenie, nie ma żadnych prowizji, a system i tak zarabia, bo na tym polega cały myk, cały model, że my zarabiamy na tych zleceniach, mimo że nie pobieramy prowizji. Możecie poczytać o tym na stronie Brightbird Finance. No i jeszcze to chciałem pokazać, czyli to jest model, gdzie jesteśmy. To jest żółta kropeczka, gdzie jesteśmy. To jest wycena. Tutaj z lewej strony to jest wycena bricksa w czasie według modelu prognozy, zgodnie z modelem Black-Scholesa i AI. Tak powinna się cena bricksa kształtować w czasie, w zależności od obrotu. Jesteśmy na żółtej kropeczce. To jest logarytmiczny wykres, więc on jest trochę nienaturalnie wydłużony. Tak naprawdę jakby był zwykłym wykresem, to ta kropka by była gdzieś tutaj. No ale jesteśmy tak, no tak było wygodniej pokazać w takim wykresie. Jesteśmy tutaj, na testnecie doszliśmy tutaj, a tutaj macie w powiększeniu z prawej strony, jak to wyglądało. To jest zielona kreska, to jest ta cała prognoza, to jest wycięty ten kawałek. Czerwona to jest tak, jak to wyglądało na testnecie, a żółta to jest tak, jak wygląda teraz. I to nie mówimy o wycenie tokena z rynkowej, tak? To, żeby wiadomo, rynkowo to może pójść do góry, do dołu, tam wszystko zależy od hype'u i tak dalej. To jest fundamentalna, czyli ile, jaka jest wartość treżery w przeliczeniu na jednego bricksa w obiegu. Jeśli płacimy za każde zlecenie coraz mniej, no to na każdego bricksa przypada coraz więcej z treżery, bo na każdym zleceniu zarabiamy, więc no tak jak mówię, no teraz fundamentalna wycena to jest niecałe 5 centów, no a fundamentalnie to powinno zmierzać do, zgodnie z tym modelem, jeśli dojdziemy tutaj do końca, do między 10 a $20, z tego co pamiętam, tak. W zależności też od zmienności, która będzie na samym końcu i tak dalej. I później już się skończą halvingi, będzie tylko
działanie podaży i popytu. No i w dzisiejszym odcinku to wszystko. Zapraszam oczywiście, tutaj jest ta plansza, gdzie zapowiadałem. Zapraszam do zapisania się do naszego newsletter insight@solution-one.eu i widzimy się za tydzień na naszych socialach właśnie Solution One Fund i Tom Piwon. Będę miał program zdalny, a w Kompariku widzimy się z kolei za 2 tygodnie. Do zobaczenia.